To było do przewidzenia. Na obecnych podczas obrad nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Końskich 14 radnych, aż 13 opowiedziało się przeciwko zaproponowanym nowym taryfom za wodę i odprowadzanie ścieków. Jeden radny, pracownik przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji, Marcin Latański, wstrzymał się od głosu. I jednak ta decyzja nie wstrzymuje wprowadzania przez przedsiębiorstwo nowych, wyższych o ponad 7% stawek opłat za wodę i o ponad 20% za odprowadzanie ścieków. Również przyjęta została uchwała większością 11 głosów przy jednym wstrzymującym i jednym przeciwnym w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia dawnego ośrodka wypoczynkowego ZHP w Sielpi panu Wojciechowi Kulecie na okres 10 lat. W sesji nie uczestniczyło aż 7 radnych, 4 z samorządnych, 2 z Sojuszu Lewicy Demokratycznej i 1 radny z Prawa i Sprawiedliwości. Zbiorowego zaopatrzenia wody i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Jedliny Końskie był opiniowany przez Komisję Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Końskich i uzyskał negatywną opinię przy 5 głosach przeciwnych i 3 głosach wstrzymujących się. Czy są uwagi do tego projektu uchwały? Proszę pan radny Lachowski. Ja mam takie pytanie do pana mecenasa. Jakie, czy nadzór wojewody to bada podjęte projektu uchwały, czy nie podjęte? I jakby byłoby korzystnie zagłosować za projektem uchwały, żeby badał, czy nie? Panie przewodniczący, Wysoka Rado, wojewoda zajmuje się tylko uchwałami, które zostały uchwalone przez Radę Miejską. Tylko te są badane pod kątem zgodności z prawem. Jeżeli na przykład na dzisiejszej sesji uchwała o zatwierdzeniu taryf nie zostanie podjęta, nie będzie to w ogóle przedmiotem badania wojewody. Natomiast na drugie pytanie, to ja uważam, że to jest poza oceną prawną, ocena taktyki, jaką chce przyjąć Rada, no to nie podlega ocenie prawnej. Dobrze, dziękuję. Kto jeszcze chce zabrać głos? Nie ma. To ja może poproszę pana prezesa jeszcze, bo według mnie no jest to temat taki dosyć dotkliwy społeczny, ponieważ te podwyżki są planowane na dość wysokim poziomie i szczerze powiem, z tego co rozmawiam z mieszkańcami, dochodzą do mnie sygnały nieakceptowane są społecznie. Prosiłbym jeszcze raz o przedstawienie uzasadnienia takiego do proponowanych taryf, ponieważ są tutaj państwo sołtysi, oni nie byli na Komisji Rozwoju. Bardzo proszę. Dzień dobry, witam serdecznie państwa wszystkich. Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu wody i zbiorowym odprowadzaniu ścieków opracowaliśmy taryfę, którą przedłożyliśmy do burmistrza w celu zweryfikowania. W taryfie tej ujęliśmy wszystkie niezbędne koszty, jakie są konieczne do tego, aby wszystkie niezbędne koszty, jakie będziemy musieli ponieść w obowiązującym roku taryfowym nowym, które zapewnią stałą możliwość dostawy wody do odbiorców i odbiór i oczyszczanie odprowadzanych od nich ścieków. Taryfa ta została opracowana zgodnie z rozporządzeniem ministra budownictwa w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Rozporządzenie to bardzo szczegółowo określa, jak taryfa ma wyglądać, jakie koszty należy w niej ująć i na podstawie danych z ewidencji księgowej za rok 2011 zostały opracowane nowe stawki przedstawione we wniosku taryfowym. Jeżeli chodzi o, rozumiem, najbardziej interesujące państwa dane, to wyglądają one w sposób następujący. Pierwsza grupa taryfowa, w której znajdują się odbiorcy indywidualni czy gospodarstwa domowe, w obecnie obowiązującej taryfie cena wody za 1 metr sześcienny ścieków, przepraszam, za 1 metr sześcienny wody wynosi 2,97 zł. W
nowej taryfie, według kalkulacji przez nas sporządzonej, cena ta będzie wynosić 3 zł i 20 groszy. Wzrost w stosunku do roku poprzedniego to jest 7,74%. Jeżeli chodzi o stawkę opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza, w poprzednim roku to było 8 zł 72 grosze, w tym roku to jest 9, przepraszam, no ja mówię o latach obowiązywania taryfy, czyli obecnie obowiązująca taryfa i następny rok taryfowy. W następnym roku taryfowym stawka opłaty abonamentowej będzie wynosiła 9 zł i 7 groszy. Wzrost tej stawki 4% i 1 setna. Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, czyli tzw. ryczałt, w poprzednim roku taryfowym to było 5 zł 38 groszy. W tym roku, czy w nowym roku obowiązywania nowej taryfy, wynosiłaby 5 zł 35 groszy, czyli niecały 1% byłaby niższa niż obecnie obowiązującej taryfy. Jeżeli chodzi o ceny ścieków, to w grupie 1A, czyli tam, gdzie znajdują się gospodarstwa domowe, cena usługi za odprowadzanie 1 metra sześciennego ścieku w obecnie obowiązującej taryfie to jest 4 zł 53 grosze. Wzrosłaby w nowej taryfie do 5 zł 65 groszy. To jest wzrost o 24,72%. Jeżeli chodzi o stawkę opłaty abonamentowej, w poprzednim roku taryfowym to była opłata w wysokości 7 zł i 9 groszy. W nowym roku opłata ta wynosiłaby 7 zł i 36 groszy. Wzrost to 3,81%. To są ceny netto. Zgodnie z rozporządzeniem podajemy ceny jednostkowe jako ceny netto. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Proszę bardzo, pan Lachowski. Ja mam pytanie pana burmistrza. Panie burmistrzu, na pewno się pan zapoznał z tymi podwyżkami. Czy zasadne jest, żeby taka podwyżka była, szczególnie jeśli chodzi o ścieki, to prawie 24%, to jest bardzo dużo. Jaki pan burmistrz ma zdanie na ten temat? Szanowny panie burmistrzu, ja bym jeszcze dopytał o taką jedną rzecz. Gdyby pan prezes dopowiedział jeszcze, jakie były zakładane podwyżki cen ścieków na lata realizacji projektu, czyli od 2009 do 2013. No jak się ma ta stawka, ten rok 2012? Może najpierw pan burmistrz, a później pan prezes, dobrze? Panie przewodniczący, szanowni państwo, oczywiście każda podwyżka zawsze budzi kontrowersje i troskę nas wszystkich, bo dotyczy każdego z nas. Nikt nie lubi płacić więcej za usługi i myślę, że tym bardziej w ubogim społeczeństwie jest to sprawa trudna i wymagająca głębokiej analizy. My zastanawialiśmy się nad tym po przedstawieniu propozycji z przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji i analizowaliśmy wszystkie dostarczone do nas dokumenty pod względem prawno-finansowym. I pod tym względem konstrukcja taryf no nie budzi żadnych zastrzeżeń. Jedyne zastrzeżenia budzi to, że zawsze chcielibyśmy, żeby było taniej. Jednak chciałbym zwrócić uwagę też, że z planu, który był przyjęty kiedyś na lata 2008 do chyba nawet 2020, czy i dalej roku, poprzednia rada zakładała, że na dzień dzisiejszy te ścieki powinny kosztować w granicach od 8 do 9 zł, z tego co dobrze pamiętam. Natomiast no tutaj po głębokich analizach udało się tą cenę ustalić na poziomie 5 zł 65 groszy. 5 zł 65 groszy, czyli o 3 zł taniej niż planowane to było, że taka cena powinna być.
Jednak trzeba powiedzieć otwarcie, nie możemy nikogo oszukiwać i mamić, że koszty utrzymania, czy to sieci energetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych będą spadały, bo one na pewno nie będą malały. To trzeba powiedzieć otwarcie, a wszystkie analizy finansowe, biorąc pod uwagę to, co teraz w gminie Końskie się buduje i to, co się będzie budowało w latach następnych, na pewno te koszty nie będą malały, tylko będą wzrastały. Oczywiście najlepiej by było, gdyby za tymi wzrostami szły wzrosty wynagrodzeń, które by pozwalały uregulować te wszystkie należności. Natomiast nie na wszystko mamy wpływ. Jednak biorąc pod uwagę całość analizy, którą dokonaliśmy, ta stawka została ustalona na optymalnym poziomie. Wiadomo, że wodociągi chciałyby jeszcze więcej, bo chciałyby jeszcze więcej inwestować, kupić nowych urządzeń, maszyn, podnieść jakość swoich usług, ale no niestety to wszystko musi być w sposób zrównoważony. Dziękuję. Pan prezes, proszę bardzo. Pani burmistrz. Pan burmistrz częściowo odpowiedział już na to pytanie. Założenia przy opracowywaniu wniosku do projektu unijnego zakładały wzrost ceny za odprowadzane ścieki. Ja muszę powiedzieć tak, że realizacja tego projektu jest konieczna ze względu na to, że bo można by powiedzieć, to po co w ogóle realizować ten projekt, tak, skoro on powoduje taki wzrost opłat za ścieki. Realizacja tego projektu jest konieczna ze względu na zobowiązania, jakie nasz kraj zaciągnął wstępując do Unii Europejskiej. Na podstawie tych zobowiązań został opracowany Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych, gdzie w skrócie mówiąc na gminę Końskie zostały nałożone też obowiązki uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej. I projekt ten w tej chwili przy wsparciu ze środków unijnych pozwoli na wypełnienie tych zobowiązań. W przypadku, gdyby tego projektu nie realizowano, najprawdopodobniej gmina ponosiłaby koszty związane z karami, jakie nałożone na nasze państwo, bo rozumiem przeniesione na gminy, które nie wypełniły swojej części zobowiązań. Także gmina ponosiłaby znacznie większe koszty, nie posiadając w ogóle infrastruktury kanalizacyjnej. Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji zadań inwestycyjnych przewidzianych tym projektem. Po ich wykonaniu będziemy posiadali w pełni skanalizowaną aglomerację z nowoczesną oczyszczalnią, która będzie oczyszczać odprowadzane ścieki obecnie obowiązujących przepisów. Także no myślę, że jest to wytłumaczenie dla kosztów, jakie ponosimy i wytłumaczenie dla stałego i przewidzianego na samym wstępie wzrostu opłat za oczyszczanie czy odprowadzanie ścieków do zbiorczej sieci kanalizacyjnej. Dobrze. Dziękuję. Pan radny Kozarowski, proszę. Mam pytanie do pana radnego prawnego. Czy Zakład Wodociągów może obciążać fakturami o zapłatę za korzystanie z kanalizacji przed podpisaniem umowy? Proszę sprecyzować pytanie o co chodzi, o już usługę odbierania ścieku. Tak, no jesteśmy w trakcie podpisywania, mówimy mieszkańca Borowowa, w trakcie podpisywania umowy i a już przed podpisaniem umowy, nie wszyscy się zgłosili, są przesyłane faktury o zapłatę. Czy to jest działanie zgodne z prawem? Tego rodzaju wątpliwości mają mieszkańcy. Tutaj byłem jednocześnie rozmawiać z panią, która reprezentuje trzeci wodociągów i kanalizacji, bo chodzi o to, że ktoś już jak gdyby przystąpił do wykonywania tej usługi, prawda, czyli zaczął odprowadzać te ścieki, no i wiadomo, jak on odprowadza te ścieki, to za tą wykonaną usługę powinien zapłacić. Uważam tak, znaczy niezależnie od tego, że tutaj są przedstawiciele przedsiębiorstwa, traktuję to mimo wszystko za naganną praktykę i mam nadzieję, że na przyszłość coś takiego nie będzie się już powtarzać. Natomiast za wykonaną usługę tak czy owak trzeba zapłacić.
Proszę pan Radnikowski. Ja mam pytanie do pana prezesa. Panie prezesie, czy w trakcie realizacji tego dużego projektu rozumiem, że woda i ścieki będą drożały, ale jeżeli zakończy się ta duża inwestycja, to pan prezes da jakąś nadzieję mieszkańcom, że takie znaczne podwyżki nie będą? Zgodnie z danymi przedstawionymi w studium wykonalności dotyczącymi analizy finansowej dla całego projektu, w roku 31, o ile dobrze pamiętam, koszt ścieków, czy koszt 1 metra sześciennego odprowadzanych ścieków przewidywany był na poziomie blisko 20 zł. Myślę, że to jest odpowiedź. Mogę tylko powiedzieć, że dotyczy to przede wszystkim kosztów ścieków, natomiast koszt wody nie będzie rósł, zdecydowanie nie będzie rósł tak, aż tak drastycznie. Dobrze, dziękuję. Można troszkę przyciszyć, bo chyba bardzo szumnie. Ja chciałem jeszcze tak ogólnie parę słów powiedzieć, bo rozumiemy wszystko, sytuację wodociągów, gdy realizują projekt i te ceny muszą iść w górę, ale z drugiej strony jesteśmy reprezentantami społeczeństwa i patrzymy na sytuację, to co się dzieje w gminie i w powiecie. No, mamy świadomość, że rośnie bezrobocie, które jest ponad 23%. Jeżeli spojrzymy na dochody mieszkańców, to też one są niewysokie nawet w stosunku do średnich dochodów województwa świętokrzyskiego. I tutaj też mamy obawy, no, czy mieszkańcy będą w stanie podołać zapłacić tą wyższą cenę, bo sytuacja no, naprawdę finansowa mieszkańców jest bardzo, bardzo trudna. I tutaj no, mamy prośbę, bo możemy ewentualnie tylko prosić zarząd spółki, prezesa o to, żeby w swoich działaniach, tak jak mówi ustawa, żeby minimalizować koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa, a z drugiej strony szukać dodatkowych przychodów, nie tylko ze sprzedaży wody i odbioru ścieków, ale po prostu, żeby no, te opłaty w takim tempie nie rosły, a najlepiej jakby wcale nie rosły. Bo na pewno w każdej działalności można poprzez zmianę organizacji, podjęcie różnych kroków, można ograniczyć koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa, a z drugiej strony no, zwiększyć przychody. I tutaj no, mamy apel, żeby po prostu takie działania zarząd spółki podjął. Nie mówię, że nie podejmuje, ale no, po prostu starać się w większym zakresie, żeby nie były tak bardzo odczuwalne i bolesne podwyżki tutaj dla społeczeństwa. No mówię, no, biorąc pod uwagę to, że dziś inflacja jest na poziomie 3,5-4%, no to taka podwyżka dwa razy więcej niż inflacja, nie mówię o ściekach, która sięga 27%, no społecznie jest nieakceptowalna i trudno to ludziom wytłumaczyć. Wiadomo, że projekt musi być realizowany, bo jeszcze gorzej by się stało, gdyby nie był realizowany. To ja dziękuję. Proszę może. Ja tylko dopowiem, że Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie przeprowadziła ankietę przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnych i pytała w tej ankiecie o ceny za wodę i za ścieki na terenie całego kraju, z tym, że to są dane za rok 2010. Średnia cena za wodę na terenie Polski wynosiła 3,15 zł, to jest, dane są za 2010 rok, a opłata za ścieki to jest 4,58 groszy. Natomiast jeżeli chodzi o województwo świętokrzyskie i o cenę gospodarstwa, cenę wody i ścieków w gospodarstwach domowych, w 2010 roku, ja to podkreślam, wynosiła za wodę 3,21 groszy, a my będziemy mieli w roku 2012 3,20 groszy. Natomiast za ścieki w 2010 roku na terenie województwa świętokrzyskiego cena wynosiła 5,27 groszy, a my w 2012 roku będziemy
mieli cenę 5,65 zł. Czyli nie odbiegamy od średnich cen w województwie świętokrzyskim. Jeżeli chodzi o Polskę, wynoszą te dane odpowiednio zawody 3,76 zł i 5,49 zł. Czyli również obecnie obowiązujące ceny są na poziomie średnich cen z roku 2010. Jeżeli chodzi o informacje uzyskane z przedsiębiorstw, które również realizują projekty, to wiem, że te ceny wahają się mniej więcej od 5-6 zł za metr sześcienny ścieków, nawet do 50 zł za metr sześcienny odprowadzonych ścieków. Także te stawki, które my tutaj podajemy, uważam, są na poziomie dobrym i te, które są przewidywane, również no, macie Państwo w ten sposób porównanie. Może tyle. Tak, jeszcze Panie Przewodniczący, prosiłbym tutaj o wyjaśnienie, o możliwość wyjaśnienia do pytania Pana Radnego Kozrawskiego. Proszę Pana. Panie Kierownik Działu Sprzedaży, Pani Katarzyna. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, bo może Pan mecenas tutaj nie znał do końca stanu faktycznego, o który tutaj wspomniał Pan Radny Kozerawski. Pan Radny Kozerawski nie dodał, że mamy dokumenty w formie protokołów odbioru, gdzie w jednym z punktów kontrahenci, którzy zostali przyłączeni do sieci kanalizacyjnej, wnioskują o zawarcie umowy. I jeżeli podpisując ten protokół z jednej strony my jako przedsiębiorstwo, z drugiej strony jako odbiorca, który oświadcza, że wprowadza te ścieki już do naszej kanalizacji, a my je odbieramy, to w ten sposób zawiązuje się umowa w formie czynności dorozumianych. Prawniczo się to określa przez czynności konkludentne. Czyli kontrahent nam wpuszcza te ścieki, korzysta z naszej usługi, my natomiast je odbieramy, oczyszczamy i wystawiamy za to faktury. Jednakże nasza ustawa, która jest podstawą dla nas do działalności przedsiębiorstwa wodociągów, mówi o tym, że dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzania ścieków zawartej między przedsiębiorstwem a odbiorcą usług. Odnieść się należy też do przepisów kodeksu cywilnego, który w artykule 73 mówi tak. Jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej formę pisemną, tak jak nasza tutaj zapis ustawowy, jednakże czynność dokonana bez zachowania zastrzeżonej formy jest nieważna tylko wtedy, kiedy ustawa przewiduje rygor nieważności. Nasza ustawa takiego rygoru nieważności nie powoduje, co kodeks cywilny w kolejnych postanowieniach daje właśnie nam możliwość zawierania takich umów w postaci dorozumianej. Natomiast przedsiębiorstwo jak najbardziej dąży do zawierania tych umów w formie pisemnej ze względu na cele dowodowe. Sytuacja celu dowodowego, najprościej mówiąc, opiera się na tym, że jeżeli nam kontrahent nie płaci pieniążków za wystawioną fakturę, a nie mamy umowy w formie pisemnej, wtedy my nie możemy przed sądem udowodnić wykonywania tej umowy. Tylko na tym polega tutaj forma, która musi być w formie pisemnej. I teraz, proszę Państwa, jeżeli wykonujemy jakiś odcinek sieci, nie jestem wykształcona co do technicznych spraw, ale mamy takich klientów 350 z samej miejscowości Rogów i ze Starego, z Górnego czy ze Starego Młyna. Tak. To w tym momencie nie jest możliwością, żebyśmy włączyli kogoś do sieci i podpisali z nim w tym samym dniu umowę, ponieważ do umowy kolejne postanowienia naszej ustawy mówią o tym, jakie są wymagane jeszcze dokumenty potwierdzające stan nieruchomości, czy ktoś jest właścicielem, czy ma inny jakiś tytuł prawny w postaci najmu, czy użyczenia, bądź tam innych uregulowanych. Więc w związku z tym stosujemy to. Jest to potwierdzenie także opinią naszego mecenasa, który obsługuje nasze przedsiębiorstwo oraz wynosimy to ze szkoleń też u pana, który jest naprawdę
takim fachowcem w dziedzinie naszej ustawy, dlatego chciałam to wyjaśnić nie ze względu na to, że pan mecenas nie ma racji, tylko pan mecenas nie wiedział o protokołach. Celu udowodnienia, ponieważ za tą usługę trzeba płacić, także to nie ma rozbieżności co do tego, prawda? No bo to było kluczowe pytanie, to jest pierwsza rzecz, ale oczywiście będę też optował przy tym, żeby przedsiębiorstwo jak najszybciej nabierało umowy i w stanie niepewności trwało na tych klientów jak najkrócej. Staramy się, jak możemy. Byliśmy na spotkaniu też z panem Kozorowskim i z zarządem, żeby osobiście się spotkać z mieszkańcami i wytłumaczyć, dlaczego się mają do nas zgłaszać, z jakimi dokumentami, żeby to poszło sprawnie, szybko i nie było takich sytuacji, że ktoś nam nie płaci, a my nie mamy formy pisemnej, tylko formę do rozumienia. Dziękuję.